Rada Miejska wprowadziła istotne zmiany w zasadach konsultacji społecznych prowadzonych w sprawie budżetu obywatelskiego. Niebawem wejdzie w życie ta nowela i otworzy wnioskodawcom, których projekty zostały odrzucone, możliwość odwołania się od ogłoszonego wyniku weryfikacji. Prezydent zobowiązany został do rozpatrzenia ewentualnych odwołań bez zbędnej zwłoki. Drugą bardzo istotną zmianą jest możliwość korekty lub całkowitej rezygnacji z realizacji wybranego projektu w sytuacji, gdy jej rzeczywisty koszt przekroczy próg wartości inwestycyjnej. Mały parking, ile 16-18 miejsc parkingowych w ramach budżetu obywatelskiego, 83 tysiące, wycena i kosztorys, dwa razy tyle. Firmy chcą. Najtańsza firma dwa razy tyle chce za wykonanie tych kilku miejsc parkingowych. Nowa regulacja dopuszcza trzy ścieżki. Pierwsza, wnioskodawca zgadza się na okrojenie projektu. Druga, Rada Miejska wyrazi zgodę i wyasygnuje z budżetu miasta brakujące pieniądze. I trzecia, ostatnia, całkowita rezygnacja z realizacji pomysłu. Rada uchwaliła również nowy harmonogram suwalskiego budżetu obywatelskiego. Od 3 czerwca do 9 sierpnia bieżącego roku potrwa składanie wniosków, do 6 września potrwa ich weryfikacja, a lista projektów spełniających warunki formalno-prawne zostanie ogłoszona 20 września. Następne 7 dni to czas na złożenie ewentualnych odwołań, które muszą być rozpatrzone do 4 października. 3 dni po tym terminie lista projektów z opisami zostanie opublikowana, a głosowanie potrwa od 14 do 31 października. 25 listopada bieżącego roku zostaną ogłoszone wyniki.